Zapraszam Państwa serdecznie na pierwszy odcinek z cyklu Ludzie projektu Ludzie nie liczby. Podczas kilku spotkań spróbuję przedstawić Państwu bohaterów naszego projektu, ludzi bez których nasz projekt nie byłby możliwy. W odcinku pierwszym, nie mogło być inaczej, pojawił się Michał Szaflarski. Postać Michała, jego osoba inspiruje i będzie, myślę, inspirowała wiele osób. To on kilka lat temu zakasał rękawy i dzielnie rozpoczął porządkowanie żydowskiego cmentarza w Czarnym Dunajcu. Dlaczego? Jak odkrył? Kiedy w jego świadomości pojawili się żydowscy sąsiedzi? Te i wiele innych pytań, ale przede wszystkim odpowiedzi, znajdą Państwo w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Więc zapraszam. Michale, chciałem się Ciebie zapytać przede wszystkim, skąd u Ciebie zainteresowanie sąsiadami, o których no, nie ma kto pamiętać i jak to się stało, czy pamiętasz taki moment, w którym zdałeś sobie sprawę właśnie z losu twoich czarnodunajeckich żydowskich sąsiadów? Wiesz co, no to jest taki temat w Czarnym Dunajcu dosyć trudny, jak w wielu miejscowościach na Podhalu. I powiem Ci szczerze, że przez wiele lat w ogóle nie miałem takiej świadomości. Nie miałem w ogóle świadomości, że w Czarnym Dunajcu mieszkali Żydzi, że to była w miarę duża społeczność. I zawsze się tylko mówiło to, co pamiętam jakby z czasów dzieciństwa czy młodości, że był gdzieś tam cmentarz żydowski, ale cmentarz żydowski jako takie hasło, jako punkt orientacyjny, wiesz, jak, że gdzieś tam na końcu miejscowości jak jest cmentarz żydowski i tyle, to tak jakbyś powiedział, że to jest jakiś tam, nie wiem, stoi jakiś znak albo coś, co po prostu ci potrafi, coś, co ci pozwala się orientować w terenie i nic to nie miało, nie niosło to ze sobą żadnych takich jakby takiego głębszego przemyślenia, co to w ogóle jest, tak? Jak się nigdy wcześniej nad tym nie zastanawiałem i traktowałem to, że no coś takiego było i się skończyło, o, na takiej zasadzie. Ale jakby historia mojego zainteresowania polega, czy przebiega tak, że mój tata się interesuje historią w ogóle Czarnego Dunajca i on sobie takie rzeczy różne spisywał, notował, i też robił takie notatki dotyczące historii Żydów. No jego to po prostu interesowało też, tak? Czyli z uwzględnieniem jak gdyby też historii żydowskich, tak? Tak, tak. I generalnie się interesuje historią regionu, w ogóle Dunajca, Podhala, gdzieś okolicznych też miejscowości i też, nie wiem, nieraz się spotykał z jakimiś tam starszymi ludźmi, żeby ich wypytywać właśnie o takie różne historie. I wiem, że po prostu sobie zapisywał takie rzeczy też dotyczące Żydów i też na przykład rozmawiał z moimi dziadkami i głównie z moją babcią i z moim dziadkiem od strony mamy i oni dużo pamiętali. Mój dziadek miał 90 lat jak zmarł, także on pamiętał naprawdę dosyć dużo i jakby te historie, które my mamy gdzieś tam spisane, które ja czasami jakby trochę jakby dodaję do tych takich czystych informacji z archiwum, na przykład o tym, na przykład, nie wiem, o tym weselu w Dunajcu, tak, gdzie było zdjęcie tego rabina, to jakby to znamy, to wiemy z opowieści właśnie naszych dziadków, innych starszych mieszkańców Czarnego Dunajca. I jakby to jest najcenniejsze, jakby takie najcenniejsze archiwum, najcenniejsza taka rzecz, którą my mamy, tak, którą jakby takie opowieści z pierwszej ręki, opowieści świadków, tak? No bo, i to jest no bo coś, pamiętasz, co... pamiętasz nawet, jeszcze nie publikowana będzie, jeszcze nie opublikowaliśmy tej historii, ale nawet pamiętam, że też znalazłeś wśród notatek taty wzmiankę o zdjęciu tej Alfredy, prawda, naszej, o której kiedyś zamieścimy wpis, więc może nie zdradzaj jeszcze całości, ale faktycznie jak gdyby, no chcę potwierdzić, że tam zanotowane są niezwykle takie, bym powiedział, bo na co dzień obcujemy z tymi faktami archiwalnymi, daty, imiona, nazwiska, a tu mamy takie historie ludzi, prawda, w tych zapiskach twojego taty. No i właśnie o to chodzi, że to przetrwało i to już jest w ogóle coś i to jest super
I tutaj oczywiście jemu się należą podziękowania duże, że on to jakby mega, no, mega. Sam z własnej woli zapisywał i próbował to jakoś utrwalić, tak? I to jest ważne. I ja się w życiu nie spodziewałem, że to się w ogóle kiedyś do czegoś przyda, tak? Myśleliśmy, że może gdzieś tam to jakoś opublikować w internecie, to może, wiesz, 3 osoby się tym zainteresują i tyle, tak? Tak. A tu się okazuje, że podczas naszego projektu to w ogóle jakby jest to bardzo cenna, po pierwsze bardzo jest to cenne informacje to są, a po drugie jakby no nie zmarnują się, tak? Jakby gdzieś to zobaczą światło dzienne i komuś się to może jeszcze przydać, nie? Jak sobie teraz jeszcze parę dni temu tak myślałem o tym cmentarzu, to sobie przypomniałem, że tak naprawdę jest marzec, a w kwietniu 2016 roku zrobiliśmy pierwsze sprzątanie cmentarza i to trwa już 4 lata. I tak się, wiesz, do tego zbierałem w jakiś sposób, tak chodziło to za mną, jak tata mówił o jakiejś tam jednej historii, o której też napiszemy, o historii Kleinzalerów, to tak, bo to jest jakby taka historia, która nas najbardziej tak jakby osobiście chyba, z którą jesteśmy związani. Natomiast ja zacząłem w internecie sam szukać takich informacji po angielsku o tej rodzinie. I jakby zacząłem trochę tacie pomagać, trochę jakby też może porządkować to archiwum. Ja sobie mam taką wersję już bardziej zredagowaną, trochę jakby w inny sposób ułożone są te historie, jakby na różne rzeczy mam położone. I zacząłem się sam w to wciągać po prostu. I jakby efektem tego mojego zainteresowania wtedy już było to, że poszedłem po prostu fizycznie na ten cmentarz w Czarnobnajcu i to, co tam zobaczyłem, to co ty mówisz, że to jest dżungla, to faktycznie to była taka dżungla, że jak teraz sobie wyobrazisz, teraz już wiesz, jak to wygląda, do połowy cmentarza nie można było wejść. Jakby można było wejść tylko do połowy, a potem były po prostu takie ogromne, gęste krzaki, absolutnie nie można było dalej wejść. Czyli tą jedną trzecią, co teraz żeśmy w pewnym sensie ogarnęli, to rozumiem, że to cała połowa jak gdyby tak wyglądała, tak? Że nie tak, do przejścia. Tak. Nie do przejścia to było absolutnie i tam była jedna ta taka pochylona macewa, która do tej pory jest, nawet ona jest na zdjęciach, jest takie zdjęcie czarno-białe z 80-tych lat. Tak, tak, tak. Widziałem. I ta macewa gdzieś tam taka pochylona jest. Natomiast tak to nic więcej nie było, jakieś no, parę takich tych płyt nagrobnych, nie? Ale to też nie jest tak, że ja byłem jakby zupełnie pierwszą osobą, która się tym zainteresowała, bo oczywiście, że nie. I też jak rozmawiałem potem podczas tych naszych akcji sprzątania, to nauczycielki z Czarnego Dunajca tam raz albo dwa razy były na pewno na tym cmentarzu i też sprawdzały, czy w ogóle próbowały też coś tam zrobić, porządkować. I też jedna z nich mówiła, że tam ktoś, jakiś etnograf próbował to kiedyś jakby zinwentaryzować, ale potem już chyba, no nie udało się mu, chyba zmarł i jakby już historia się skończyła. Natomiast to, że ja się tym zainteresowałem i sobie tak postanowiłem, że niezależnie od tego, czy to będę robił sam w pojedynkę, czy z moimi znajomymi, nie wiem, w 5 czy w 10 osób, to będę co roku przyjeżdżał do Czarnego Dunajca, bo mieszkam na stałe w Warszawie, więc jakby jestem z Czarnego Dunajca, ale jakby jestem rzadko w Czarnym Dunajcu, o to chodzi, to pomyślałem sobie, że będę co roku przyjeżdżał i tak symbolicznie będę no, dbał o to miejsce, tak nawet na ile pozwoli mi to, nie wiem, siły, sprzęt, ludzie i tak dalej. I jakby w ogóle, jak wtedy w 2016 roku pierwszy raz tam przyjechaliśmy, to absolutnie nawet mi przez głowę nie przeszło, że to się może w ogóle kiedyś przerodzić w taki niesamowity projekt jak teraz. Także tam może być coś więcej niż, nie wiem, niż raz do roku będziemy po prostu tylko kosić trawę. Tak? Czyli... A jeśli tam ma... Przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, ale chciałem tylko jak gdyby tak podsumować, że można powiedzieć, że dzięki jak gdyby, że co, zaczęło się od tych zapisków taty, tak? I jak gdyby tak. Następnym ciosem było jakaś taka wewnętrzna siła, która jak gdyby podpowiadała ci, czy nie wiem jak to nazwać, ale że wiedziałeś, że coś z tym musisz zrobić, tak? Że to no nie po prostu wiedza dla wiedzy, czy pomoc tacie, tylko, że coś jeszcze za tym musi pójść, tak?
Tak, wiesz co, wydaje mi się, że też to, że wyjechałem wiele lat temu z Czarnego Dunajca, zmieniło się moje w ogóle nastawienie do wielu rzeczy i myślę, że może mi jest łatwiej, to tak paradoksalnie, spojrzeć na tą historię społeczności żydowskiej w Czarnym Dunajcu jako osoba trochę nawet już z zewnątrz, bo w sumie to umówmy się, na połowę życia już tam nie mieszkam. Jasne. I jakby gdzieś mieszkając za granicą, mieszkając w Warszawie, jakoś takich powiedzmy sygnałów na przykład o innych zapomnianych społecznościach żydowskich w innych miastach było dużo. Ja o tym wiedziałem, słyszałem i stwierdziłem, że ej, no ale to przecież u nas też coś takiego było, tak? Może warto się tym zainteresować. I potem jak się zacząłem wgłębiać w to odkryłem naprawdę niesamowity świat, taki mikrokosmos, tak, tej społeczności żydowskiej z nazwiskami, z tą historią, nie wiem, z historią Lehrerów, tak, których bardzo tragiczną, którą niedawno opisywaliśmy, ale też właśnie zdjęcie rabina gdzieś się pojawiło, tak, zacząłem też szukać w archiwum w Yad Vashem, to były pierwsze zdjęcia i potem ta historia z opisywaniem tych historii rodzinnych teraz, tak, gdzieś zacząłem odkrywać w Belgii, tak, w jakimś takim muzeum obozu przejściowego w Mechelen, historię Steinera, tak? Mojżesza Steinera. I też i nagle się okazało, że ten świat jest, nie? Że wydawać by się mogło, że nie ma po nim śladu w Czarnym Dunajcu, ale wyobrażam sobie, że każde odkrycie dla ciebie kolejnej osoby, czy jakiegoś kolejnego puzzla w tej układance było takim motorem, prawda, do działania. Tak, to w ogóle, wiesz, jak zaczął się układać taki właśnie, taki ten obraz tego świata i jak sobie, ja mam taką coś takiego, że zawsze muszę sobie to wyobrazić też fizycznie miejsce i sobie, ja sobie tak wyobrażam, że w Czarnym Dunajcu po prostu było, wiesz, w rynku były te sklepy, te jakiś wyszynk, hotel, tak, i ci Żydzi tam byli, mieszkali, sprzedawali, byli, nie wiem, szewcami, tak, piekarzami, wiem, gdzie była piekarnia, wiem, gdzie był szewc w Czarnym Dunajcu i jakby sobie patrząc teraz, za każdym razem, jak przyjeżdżam do Czarnego Dunajca, to sobie tak wyobrażam, no nie ma tych miejsc, tak? A tutaj był ten największy na rogu, taki sklep Lehrera, hurtownia, duży sklep spożywczy, o którym nam pan Stopka wtedy opowiadał też, jak spotkaliśmy się go przy synagodze. No właśnie dzisiaj o tym nie omieszkałem opowiedzieć w wyłączeniu, bo właśnie to jest dla mnie jeden z tych cudów projektowych, że my żeśmy tego pana poznali wtedy, więc też byłeś świadkiem tego, że chyba, nie wiem, jakiś reżyser choćby chciał tak to zaplanować, to by się to tak aż nie udało, ale zmierzam do tego, że rozumiem, że podobnie jak u mnie nastąpiła kiedyś taka transformacja, że Czarny Dunajec już nie jest dla ciebie tym samym miasteczkiem co kiedyś, że faktycznie tak jak mówisz, to i sklepy, i ulice, i gdzieś już ta historia przeniknęła do twojego życia, tak? Tak, no jakby to w ogóle, wiesz, zacząłem o tym intensywnie myśleć, zacząłem sobie to właśnie też jakby redagować te notatki taty, ale też dopisywać swoje właśnie rzeczy, grzebać w archiwum w jednym, drugim, a potem przez zupełny w sumie przypadek poznałem Karolinę, napisałem maila do Instytutu Badań nad Zagładą, że ktoś dostał stypendium na temat pracy o Żydach podhalańskich. No i to, Karolina. I to właśnie była Karolina, tak? I to jest tak, wasz kontakt. I to był zupełny przypadek po prostu, bo ja napisałem do instytutu, czy mogę do niej dostać maila, napisałem do niej, dzień dobry pani Karolino, nazywam się tak i tak, i że super. Po prostu, i jakby no i od słowa do słowa, i potem Karolina od razu przyjechała na pierwsze sprzątanie cmentarza i potem na kolejne jest zawsze po prostu takim niesamowitym wsparciem, przede wszystkim merytorycznym, ale też takim sam zresztą, wiesz, takiego daje też taką, jak to powiedzieć dobrze, taką, no jest taką opoką tutaj dla nas, tak, że po prostu tak. Takim wsparciem niesamowitym i jeśli chodzi o wiedzę i wszystko, tak, więc po prostu to, no to jest jakby, ułożyło się tyle rzeczy jakby też, no, przypadkowo, tak, ale po prostu wyszło to wszystko super, tak, że po prostu, że się jakby znaleźliśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie,
I potem w pewnym momencie Karolina napisała do mnie, że jest taki Darek, który szuka kontaktu kogoś tam w Dunajcu, kto się zajmuje cmentarzem. No i tak się my spotkaliśmy i poznaliśmy. Spotkaliśmy się my. A pamiętam, że pierwszy raz się widzieliśmy w ogóle w Warszawie, tak? Więc w ogóle... Tak jest, tak jest. Mimo że wcześniej, bo dobrze to pamiętam, że korespondowaliśmy, prawda? I gdzieś temat Czarnego Dunajca już przy Grybowie był w pewnym sensie mi bardzo bliski. To tak dwutorowo szło, bo już tam do Fundacji Nizenbaumów w sprawie płotu to aplikowaliśmy, prawda, już wcześniej. I no faktycznie. I dzisiaj właśnie na stronce wrzuciłem o tych zbiegach okoliczności, no nie? I tutaj też uważam, że nad tym naszym działaniem, nad twoim działaniem też w czarnym coś takiego właśnie jest. I powiedz mi, jak było z tymi pierwszymi porządkami? Rozumiem, że co, sam po prostu zakasałeś rękawy i tak jak mówisz o tej dżungli, po prostu przedzierałeś się z nią. Wyobrażam sobie, że pewnie towarzyszyła ci też nadzieja, że być może w tych krzakach będą jakieś jeszcze nagrobki, tak? Bo ja tak często mam, będąc na takich cmentarzach. Tak, to też jest taka ciekawość, taka właśnie takie, jak to nazwać, taka no, ciekawość historii, tak? Też tak, jakby, że coś nowego, prawda? Można było tam, to nie chodzi o to, że tam można znaleźć jakieś skarby. Skarbem dla mnie... Nie, no oczywiście, oczywiście. Macewa, tak, tak. Z kolejna macewa z jakimś na przykład inskrypcją, którą można odczytać, tak? Pamiętam, jak ostatnio przecież znaleźliśmy... Ania znalazła na płycie nagrobnej napis, który odczytaliśmy i to było pierwsze imię i nazwisko osoby, które mamy taki namacalny dowód, imię, nazwisko Amelie Horowitz, która została tam pochowana, to w latach 20, chyba 20 tam któryś trzeci rok i jakby no to jest niesamowite, pamiętam, że po prostu no, ze wzruszenia to prawie płakaliśmy nad tym grobem, że udało się po prostu coś takiego odkryć, znaleźć, tak? Tak. Jakby, i to była ta motywacja, jakby wtedy, jak w 2016 roku wchodziliśmy ze sprzętem i tam próbowaliśmy tą dżunglę pokonać, no to taka była motywacja właśnie, żeby może coś znaleźć, może coś, jakieś A. ślady, jakieś informacje, może coś się uda właśnie dzięki temu odkryć, ale tutaj też muszę powiedzieć, że już za pierwszym razem Urząd Gminy nam pomógł i też pamiętam, że było dwóch pracowników z piłami, ze sprzętem i naprawdę dzięki nim bardzo dużo się jakby za pierwszym razem zadziało. Dużo nam pomogli po prostu. Urząd Gminy też tam pamiętam dał część rzeczy chyba, część tych gałęzi wywiózł, chyba worki na śmieci i potem śmieci odebrał i tak dalej, więc jakby to od samego początku była taka dobra współpraca z Urzędem Gminy i jakby to też nie jest tak, że ja po prostu sam na wszystko na własnych plecach robiłem, bo tutaj jakby miałem wsparcie Urzędu Gminy, miałem wsparcie znajomych, też Karoliny, o której mówiliśmy, Narcyz z Rabki też przyjeżdżał, on też za każdym razem, więc to jest taka ekipa właśnie, która są osoby, które za każdym razem się pojawiają i super. Rok temu, w 2019 roku, no to byłem już naprawdę tak zaskoczony, bo przyjechało, nie wiem, chyba ponad 30 osób. To było dla mnie niesamowite. Też napisałem od razu do Tygodnika Podhalańskiego i też mamy co roku, zawsze ktoś przyjeżdża i opisuje tą historię. Zawsze jest zapowiedź najpierw w Tygodniku, potem jest relacja, są zdjęcia i to też jest jakby taka, no zostaje coś po tym i to jest super, że jest to gdzieś odnotowywane, i można to też pokazać, że to się odbyło i za każdym razem też zachęcam ludzi, żeby przyszli. I pamiętam, że chyba 2 lata temu po raz pierwszy w życiu się mi zdarzyło, że przyszedł na sprzątanie cmentarza ktoś, kogo nie znałem. Aha. I tak się pytam, no to był taki no mężczyzna, powiedzmy, no nie wiem, w moim wieku. No i pytam się go... Skąd się pan dowiedział, tak? On mówi, no przeczytałem w Tygodniku Podhalańskim. I jakby wiesz, no i to było niesamowite dla mnie, bo jakby jednak ma to sens i ma to... Tak, jakby, tak. No, jakby to był jakiś kolejny etap dla mnie, że to nie jest sprawa, która dotyczy tylko mnie i moich znajomych, tylko to jest sprawa, która jednak
niektórym mieszkańcom Dunajca i okolic jednak leży na sercu, tak? Oczywiście, oczywiście. Ja myślę, że takich osób jest znacznie więcej. Powiem ci tak troszkę z mojego gdzieś działań. No to faktycznie tak jest, że moment, kiedy pojawiają się jakieś osoby, tak jak właśnie potrafię sobie wyobrazić twoją radość w pewnym sensie, bo jest to takie wtedy, no jak gdyby człowiek zdaje sobie sprawę, że do kogoś się dotarło, prawda? Ktoś podobnie, prawda? Więc za to no wielki dla ciebie szacun, no bo zobacz, nie dość, że no świetne te akcje od kilku lat co roku robisz. Ja sam potwierdzam, że pierwszy mój przyjazd na cmentarz w Czarnym Dunajcu, byłem zaskoczony jego stanem, bo poza tym kawałeczkiem tam z tyłu, który jest już w takim dołku, powiedzmy, no to tu całość no naprawdę imponująco wyglądała, więc no jesteś przykładem, że ten pierwszy krok trzeba zrobić, a później już to jakoś idzie, tak? Rozumiem, że to, co powiedziałeś, że bez względu na wszystko, czy sam, czy z kimś, po prostu byś to robił, prawda? Tak, tak. I też pamiętam, że raz, nie wiem, czy za pierwszym, czy za drugim razem była też z nami szkoła, była klasa. O, przyszły dzieciaki z gimnazjum i też ja pamiętam taką jedną sytuację, że Tygodnik Petalański napisał o tej akcji w internecie też i pamiętam, że tam no były też trochę takie nieprzyjemne komentarze, to muszę o tym powiedzieć i tak mi się wydawało, że te dzieciaki broniły tej akcji w internecie, bo tak jakby z tych komentarzy wynikało, że ktoś pisał, że był tam też ze szkołą, tak, z klasą. I to też fajne, prawda, bo to też pokazuje. Tak, i to jest takie doświadczenie właśnie, że jakby jeśli ktoś już był fizycznie i coś takiego zrobił i potem jakby potrafi to jakby, nie wiem, docenić, ale też obronić, tak? I że tak. Na przykład skoro odpowiada na komentarze takie hejterskie w internecie, to jakby jest nadzieja, że po prostu, że jakby gdzieś ta... jakby to zaangażowanie przetrwa i tak zostanie, ja bym może jeszcze przekażę komuś dalej, tak, więc jakby tutaj udział właśnie szkoły, tak, uczniów, nauczycieli, urzędu gminy, no to dla mnie to też było kluczowe, żeby od razu zainteresować wszystkich na miejscu po prostu i to było super, że wtedy się udało na przykład, że akurat ta jedna klasa przyszła i oczywiście wiadomo, jak to jest z dzieciakami, no to tam w gimnazjum część zainteresowana, część nie. No, oczywiście. Ale wszyscy pracowali, wszyscy sprzątali, nie wiem, zbierali śmieci, zbierali gałęzie, coś tam wycinali i tak dalej. I jakby, no myślę, że może nawet jak, nie wiem, połowa z nich zapomniała o tym od razu, ale może połowa coś o tej akcji sobie pomyślała i potem, nie wiem, może się w domu kogoś zapytali, nie wiem, babcie czy dziadka, czy coś pamiętają, a albo ktoś się ich zapytał, gdzie byliście, że byliśmy na cmentarzu żydowskim i tak dalej. I więc jakby no, to taka też trochę akcja takiej pracy u podstaw, tak, żeby po prostu, no nie wiem, tak trochę zachęcać i edukować, tak, w tym temacie. Tak, ja myślę, że to jest niezwykle ważne i zawsze też się tak zastanawiam, tak jak ty tu mówiłeś, że do ilu dzieciaków się dociera, do ilu się nie dociera, bo wiadomo, zawsze w klasach są wesołkowie, tacy, których to na razie nic za bardzo nie interesuje, ale zobacz, myślę, to co nas różni od nich i w pewnym sensie są na plus przed nami, że oni już w dużo młodszym wieku, nawet jeżeli to było powiedzmy z polecenia nauczyciela, że dzisiaj wychodzimy na porządki na cmentarz, oni już ten krok zrobili, no nie? Oni już weszli na ten cmentarz, zobaczyli, że można, że to, że on tam jest, tam jest jakiś grób, trzeba o to zadbać, prawda? I to jest, myślę, w tym wszystkim mega, mega ważne. No, dokładnie. No. Także, ale też wiesz co, zauważyłem właśnie, że teraz na Facebooku, na stronie projektu odzywają się ludzie z Czarnego Dunajca ze swoimi wspomnieniami. Tak, właśnie i to jest też zdziwiony, tak. Coś się jakby ta informacja powoli dociera do tych ludzi i jakby fajnie, że się po prostu angażują. I to jest dla mnie, to jest tak budujące, po prostu nawet nie wiem, jeśli 5 osób z Czarnego Dunajca się dowie i zaangażuje, nie wiem, przyjdzie na uroczystość naszą,
to będzie super. Tak, no moim takim no celem i marzeniem też jest, żeby no dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Troszeczkę teraz, wiadomo, przez tą całą sytuację wirusową, no projekt, że tak powiem, delikatnie jest zawieszony z takimi działaniami marketingowymi, ale myślę, że gdzieś za niedługo odpalimy jakieś artykuły. I to, co myślę w Grybowie też było niegłupim rozwiązaniem, to było po prostu wysłanie do mieszkańców ulotek z informacją o projekcie i faktycznie myślę, że możemy być już po tych właśnie komentarzach w internecie jestem pozytywnie zbudowany i myślę, że takich osób, które z serca takiego mogą działać lub mogą chcieć być z nami w projekcie, no wierzę, że uda nam się jeszcze zdobyć. To tak nie wiem, jakie są twoje odczucia, bo zdaję sobie sprawę, że też przez długi czas byłeś sam z tym tematem, prawda? Powiedz mi, czy taka świadomość właśnie, jak już znasz Karolinę, nasze drogi się przecięły, to powiedz mi, czy to jak gdyby pomaga, że ma się faktycznie z kimś nawet, wiesz, wymienić zdanie na temat życiorysów, na temat losu tych ludzi. No ty miałeś jeszcze tatę, więc w pewnym sensie miałeś osobę, prawda, od której się dowiadywałeś tych losów. Czy po prostu to jest bez znaczenia? Bo ja spotykam się czasami z takimi reakcjami ludzi, że oni szukają takiego właśnie kontaktu, wiesz, żeby było nas więcej, o tak bym powiedział. Nie, no to jasne, to jest oczywiście niesamowita w ogóle sprawa, że wiesz, że was poznałem, ciebie Karolinę i nie wiem, właśnie Narcyza z Rabki, tam też Michała, jakby to jest jakby taki, tworzy się, nie wiem, może to jest słowo na wyrost, ale jakaś taka wspólnota. Jasne, jakby... ja myślę, że to taka wspólnota też... pamięci, nie, bo to bez względu na to, że żyjemy, my wiemy, o co nam chodzi, prawda? Tak, że osoby, które właśnie podobnie myślą i też im zależy na tym samym. I pamiętam, że no faktycznie na początku, jak jest się samemu z tym tematem, no to jest tak trochę, człowiek się czuje, może się trochę zniechęcić i tak się czuje trochę nieswojo. Natomiast jak się spotyka właśnie już osoby, z którymi może na ten temat pogadać, właśnie wymienić się informacjami, no to jest zupełnie inaczej, tak? I to zawsze daje takiego kopa, wiesz, taką energię do działania i za każdym razem, jak się gdzieś tam, nie wiem, spotykaliśmy po tym cmentarzu, to ja miałem zawsze taki okres potem takiego wzmożenia, że coś sobie tam właśnie pisałem, szukałem jakiejś informacji i zawsze mi to dodawało po prostu więcej takiej energii do pracy w tym zakresie, nie? I jakby to jest super i tak samo jak teraz takim motywatorem jest dla mnie, jak odezwali się czy ja się odezwałem, ja znalazłem potomków rodziny Steinerów w Stanach, tak? Jakoś przez Facebooka, przez internet zacząłem szukać i okazało się, że tamta rodzina jest już też wielopokoleniowa, tam jest wiele osób i jakby na mailu do córki tego Hermana Steinera, który wysłał wiele świadectw do Yad Vashem. Tam jest dołączony mąż, jakiś jej, no jakaś rodzina chyba z niej, 5 albo 6 osób i każdy jakąś niesamowitą historię o swoich ojcu i dziadkach i ewentualnie czy tam ciociach opisuje. I dla mnie to jest też niesamowite, że po prostu gdzieś tam nagle za oceanem w Stanach są jakby no, potomkowie rodziny z Czarnego Dunajca, tak jakby Podhalańczycy, nie? No dokładnie, jakby to jest, wiesz, jakby oni opisują, że no tylko on, ten Herman tak naprawdę przeżył i bo wyjechał do Stanów i dwie jego siostry, które wcześniej wyjechały, natomiast reszta, on miał chyba, nie wiem, 8 albo 9 rodzeństwa i no i rodzice też zginęli. W czasie zagłady, ale wiesz, no to jest też takie niesamowite, że po prostu, że to się, da się kogoś znaleźć, tak, że da się z kimś nawiązać kontakt i ja się trochę bałem, tak, czy oni w ogóle chcą o tym pamiętać, czy oni chcą
No co właśnie, i szukać po prostu, tak? jakie są twoje właśnie tutaj spostrzeżenia? Chcą pamiętać? No właśnie ciekawi mnie, jak ty to... To chcą pamiętać i wie rzeczy. Ja się trochę tego właśnie bałem i byłem taki niepewny, bo pisałem tak trochę neutralnie, ale pisałem właśnie takim jestem, co robimy, że jest taki projekt, że chcemy upamiętnić tą społeczność żydowską w Czarnym Dunajcu. I oni tak bardzo chętnie się kontaktowali. I też pamiętam jedną rzecz. Syn tego, nie syn, tylko mąż córki tego Hermana Steinera napisał, że Herman zmarł, jak miał chyba 90 kilka lat i pod koniec już miał demencję. Aha, i wracał. Nie, właśnie nie. Oni napisali mi coś takiego, że to już dobrze, że tak naprawdę, że miał tą demencję, bo on już tego nie pamiętał, tych koszmarów i tego horroru. Po prostu, aha, tych w tą stronę, rozumiem. Tak, tego, że cała ta jego rodzina, to większość tej jego rodziny po prostu zginęła. I ja sobie potrafię wyobrazić, że on na przykład wysyłał te zgłoszenia do Yad Vashem, tak? I wypełniał te formularze. Zginął, urodził się wtedy i wtedy, tutaj zdjęcie, zginął w 42. Urodził się wtedy i wtedy, tutaj zdjęcie, zginął w 42. I wiesz, tak, całej 20, rodziny, 30 prawda? Takich formularzy, tak? Całej rodziny, tak? I wiesz, jacyś właśnie bracia, siostry, nie wiem. No wiesz, a to jest dla to nas, tak byś... myślę, to jest to, co dla nas właśnie w ogóle, mam na myśli szerszy kontekst, bardziej nie tylko dla nas, my w projekcie mamy tą świadomość, ale dla wielu ludzi to jest, myślę, o zagładzie niezrozumiałe właśnie tak, to co dajesz ten przykład. Jeden człowiek wypełnia 30 czy ileś kart, prawda, zgonu swoich najbliższych, prawda, to jest no coś, co przechodzi takie ludzkie pojęcie, prawda? Tak, trudno sobie to wyobrazić i jakby wiesz, i ja pamiętam też, że oni napisali mi coś takiego, że on się bardzo cieszył, że jego córka jakby wreszcie założyła rodzinę i powiedziała, że jakby dla niego to była taka jakaś taka cezura, że to może być już taki nowy etap w tym ich życiu tam w Stanach, że już jakby gdzieś się kończy też taki to rozpamiętywanie i ta żałoba i jakby trzeba iść do przodu, jakby to jest taka nowa nadzieja, tak? Jakby nowa rodzina, potem dzieci, potem wnuki i tak dalej. Tak, tak? Jakby tak. To dla niego było po prostu ten moment właśnie, że ona założyła rodzinę, że po prostu i też takiej trochę nadziei i ulgi, że to życie zostało jakby przekazane dalej, dalej. I jakby pokonali tą śmierć, tak, w jakiś sposób i jakby ta rodzina już tam jest liczna i w tym momencie jakby udało się jakby taką, no mimo, że większość rodziny zginęła w zagładzie, to jednak reszta przeżyła i jakby i potomkowie żyją dalej, tak. Tak, no ja mam Część jest w ogóle w moim wieku. Okazało się, że w ogóle córka Hermana Steinera jest dokładnie z tego samego roku, co moja mama i ma syna Michaela. No to słuchaj, Michale, to musimy... Tak, musimy zrobić wszystko, by Michael, jego rodzina, no byli z nami. Ja mam nadzieję, że czasy wirusa się skończą i uda nam się ich zaprosić. Tu tylko tak dodam, że my w projekcie zawsze kontaktując się z potomkami, no to nie robimy jak gdyby tego w celu pozyskiwania środków, tylko zawsze ja to podkreślam, że po prostu dla nas to są tacy, no nie, goście honorowi i to jest niezwykłe, jeżeli by się też udało, chociaż, no nie wiem, kilka osób, tak jak mówisz tu właśnie o tym Michaelu, no to by było coś niezwykłego, myślę też, wyobrażam sobie dla ciebie, który gdzieś tam od tego zarośniętego cmentarzu stanąłby nagle z jakimiś, powiedzmy, potomkami rodzin, osób, o których czytasz w aktach czy w zapiskach taty, prawda? Myślę, że to jest takim naszym celem i marzeniem. No tak, no to byłoby takie jakby, wiesz, ukoronowanie pewnego etapu, tak? Bo tak. Jakby to byłoby super, gdyby faktycznie, jeśli nam
inne rzeczy nie pokrzyżują tych planów, tak? Właśnie we wrześniu się spotkać na tej uroczystości z potomkami i jakby zamknąć jakieś takie, domknąć jakieś takie koło, tak? Koło historii, bo jakby historia została nagle przerwana w Dunajcu, tak? Nagle, brutalnie, strasznie i jakby to, co zostało, zostały straszne wspomnienia, tak? I to, co my widzimy, takie zdjęcie uśmiechniętej Alfredy, to wiesz, no Freda była, kurde, taką piękną, uśmiechniętą dziewczyną. Widzimy to, nie? Na tych zdjęciach. Tak, no to zdjęcie na mnie robi niezwykłe wrażenie. I przed wojną, wiesz, pewnie faktycznie były takie momenty radości, szczęścia, tak? Ona była zakochana. To też nie będziemy zdradzać w kim, bo to będzie kolejny wpis. Tak, już przyznam, ale... przyznam ci się, Michale, że między innymi widziałem komentarz pana Marcina Sawickiego z TVN-u, że on już czeka na to, na tą historię, więc mam nadzieję, że fajnie ją opiszesz, bo faktycznie to jest, myślę, bardzo ciekawa historia. Więc jakby ta historia takiego normalnego, zwykłego życia została brutalnie przerwana w czasie wojny i jakby została taka pustka, tak? Taka pustka i jakby w tym momencie mamy szansę, żeby domknąć w jakiś sposób, taki bardzo symboliczny oczywiście, tą historię tych ludzi, którzy no zniknęli. Nie ma ich, tak? Nikt w sumie, wiemy, że do Dunajca wróciło tam, no dosłownie kilka osób przeżyło zagładę, ale jedna osoba wyjechała do Stanów, a z innymi no, spotkał ich tragiczny los i będziemy teraz o tym może mówić. Tak, ale jakby jest to okazja, żeby po prostu w jakiś sposób symboliczny przywrócić o nich pamięć taki i też potem namacalny, żeby taki stanął pomnik na cmentarzu, gdzie każdy będzie mógł przyjechać i przeczytać sobie te nazwiska, tak? No, wydaje mi się, że to też w pewnym sensie jest szansa na rozpoczęcie nowego rozdziału, prawda? Raz, że domykamy w pewnym sensie tą tragedię, ale teraz jest tak symbolicznie mi się z tego, co mówisz, to tak układa, no i też gdzieś z tych innych projektów to, co mi się wydaje, że rozpoczynamy jakiś taki też nowy etap, nie? Że to już nie będzie taka dżungla, że tam będzie ten pomnik, będą nazwiska, no i nadzieja, że wśród, no tak jak po spotkaniu z wójtem w gminie, z osobami z gminy, no ja jestem też bardzo zbudowany, więc ja wierzę, że ta nasza praca może zaowocować poważnie nowym etapem. Tak jak mówisz, raz świadomości wśród mieszkańców, ale dwa też myślę takiej na przyszłość pamięci, czy właśnie też jakiejś współpracy z tymi osobami, jak mówiliśmy, też z zagranicy, no, które może po przyjeździe tutaj będą wracać w rodzinne strony, prawda? Bo zobaczą, że jest to no, już etap w pewnym sensie zamknięty i właściwie upamiętniony, prawda? No tak, ale też sobie wyobrażam, że właśnie, nie wiem, co roku potem można robić taką, nie wiem, w rocznicę jakieś takie spotkanie, tak? Jasne. Też w sumie można zapraszać potomków, jeśli, nie wiem, ktoś nie da rady w tym roku przyjechać, to przyjedzie za rok. Tak, tak, no, to by było fantastyczne, tak, no. I to jest też tak, że zawsze, to zresztą też sam wiesz, że z biegiem czasu coraz więcej osób dowiaduje się o tym projekcie. Tak, tak, to trzeba czasu, i prawda? Potem będzie tak, że po prostu ktoś się dowie, ktoś nie wiedział na przykład, że była ta uroczystość, to będzie chciał przyjechać za rok, za dwa lata, tak? Więc tak, jakby tak. To będzie takie miejsce, gdzie można się będzie po prostu spotykać co jakiś czas i jakby ja bym też chciał te akcje sprzątania cmentarza po prostu kontynuować, tak, jasne, jakby może w inny sposób nawet. Teraz jakby to wiesz, no, będzie ten cmentarz trochę inaczej wyglądał, no, ale i tak będzie co roku zarastał, będzie trawa rosła, tak? Więc tak, no to jest kwestie. Można, nie? Tak, pielęgnacyjne, prawda, które wiele osób myśli, że to po prostu odsłaniamy pomnik i już, ale no tu jednak sam wiesz, jaka przyroda bywa też bezwzględna i szybka i bardzo, mimo że tam może wytyczymy ścieżkę, będzie placyk przy pomniku, będą masowe mogiły zabezpieczone, ale nadal ta przyroda będzie się rozwijać, ale to też tutaj mogę ze swojej strony też zadeklarować, że
Zresztą raz, że się przyjaźnimy, ale dwa, że też tutaj no, fundacja jak gdyby no, będzie pamiętać, więc myślę, że nieraz się wspólnie tam spotkamy na porządkach i będziemy po prostu dbać o to, chociaż wierzę też w to, tak jak to było w przypadku Grybowa, myślę, że już tam gdzieś... Nie słyszę cię, Tarek, nie słyszę cię. Nie słyszę teraz, cię. Teraz słychać? Tak, musiałeś, tak, wyłączyłeś czekaj, mikrofon. Bo ja ciebie nie słyszę. O, teraz słyszę. Halo, halo? Dobra, o, dobra, jest. Teraz jest ok. Tylko zmierzałem do tego, że zarówno przy twoich działaniach, jak i przy naszym projekcie pokazują się teraz nowe twarze, nowe osoby, z których myślę ekipą będziemy mieli do czynienia no w przyszłości, nie? I te akcje już mam nadzieję, że ani ty nigdy nie będziesz sam na tym cmentarzu, tak jak w Grybowie, w Krościenku, no już są osoby, którym to miejsce jest bliskie i mocno wierzę, że tak samo będzie w Dunajcu, bo tak jak mówię, zaangażowanie tych osób, o których raz, że mówiłeś, dwa gminy, no jest naprawdę, myślę, optymistyczne, prawda? Nie wiem, czy się, szczerze mówiąc, jadąc na to pierwsze spotkanie, no nie spodziewałem się, że będziemy mieli sojusznika tak mocnego w gminie i to jest fajne, prawda? Bo też myślę dla ciebie jako czarnodunajcanina, tak? No jest to pozytywne, no nie? Że równie dobrze władza mogła powiedzieć, nie, dziękujemy, nie nasz teren, nie nasz cmentarz i tyle, a gdzieś tutaj moralnie i powiedzmy też serduchem są z nami. Myślę, że to jest fajne, prawda, w tym wszystkim. Tak, ja jestem bardzo zbudowany i naprawdę zaskoczony pozytywnie, bo przecież dużo takich przykładów znamy z całej Polski, że no, władze czasami niechętnie do tego takich tematów podchodzą, więc to jak najbardziej jest super postawa, więc... Super, Michale, dzięki wielkie za uchylenia troszkę swojej osoby, bo ja ją znam już, znam cię od jakiegoś czasu, już kilka lat i faktycznie wielki szacun za to, co do tej pory już zrobiłeś, a myślę, że po naszym projekcie no to będzie, tak jak mówiłeś, to miejsce w pewnym sensie takim miejscem pamięci, na takim miejscu, na jakim nam wszystkim działaczom, powiedzmy, którym te tematy są bliskie, zależy. Więc fajnie, cieszę się bardzo, że faktycznie nasze losy się przecięły i że możemy teraz tworzyć projekt. I dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. I co? No i do zobaczenia pewnie w Czarnym albo w Warszawie, tam gdzie się zazwyczaj nasze drogi przecinają i myślę, że wyrażę zdanie sporej grupy, która będzie oglądać, że po prostu no wielki szacun i działaj panie Michale dalej w taki fajny sposób. Także wszystkiego dobrego ci życzę. Darek, ja też dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę i też się strasznie cieszę, że cię spotkałem i że mogliśmy i możemy razem po prostu coś robić fajnego. Super. To jest najfajniejsze, że właśnie wspólnie możemy na siebie liczyć i wtedy dzieją się fajne rzeczy. To pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się tam zdrowo, uważaj na wirusa, mam nadzieję, że zdalnie pracujesz w tych dniach, tak? Zdalnie. No to super, to pozdrawiam cię serdecznie i trzymaj się, do zobaczenia. Na razie, hej.